Państwu bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Franchising. Mam ogromną przyjemność być tutaj z nową franczyzą o nazwie Ladies Studio. Coś wspaniałego i coś co dla mnie, bo widzę, że ja też jestem taką fanką takich rzeczy. Naszym gościem jest właściciel Jarosław Tomczewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chciałabym się od Pana dowiedzieć, jak to się zaczęło? Skąd wziął się ten pomysł? Pomysł wziął się z doświadczenia, które nabywam, ponieważ jestem sam tancerzem, choreografem, więc prowadziłem szkoły tańca przez długi okres czasu. W Polsce zauważyłem, że jest nisza właśnie na ten styl taneczny, którym jest pole dance dla kobiet. I kilka lat temu postanowiłem otworzyć pierwszą szkołę w Łodzi. Tak się to fajnie wszystko potoczyło, że wprowadziliśmy projekt franczyzowy, ponieważ było bardzo dużo zapytań naszych klientów, że chcieliby otworzyć takie szkoły w innych miastach. Dlatego też stworzyliśmy taki projekt franczyzowy. Na dzień dzisiejszy mamy 10 szkół w Polsce, Lady Studio dla kobiet. Oraz od roku wprowadziliśmy również projekt franczyzowy Kid Studio. Jest to gimnastyka artystyczna, taniec dla dzieci. Ewentualny Wasz partner, gdyby chciał do Was dołączyć i chciał otworzyć pod Waszą marką swoją firmę, na co może liczyć? Czy możecie mu pomóc? Ogólnie rzecz biorąc, może liczyć na nasze wsparcie w każdej dziedzinie, tak? Od momentu szukania lokalu, poprzez poszukiwania instruktorów, szkolimy tych instruktorów. Oczywiście jak każdy system franczyzowy dajemy tak zwany know-how, tak? Jak prowadzić taki biznes, doświadczenie nasze, jest to znana marka, także na takiej marce można budować swój własny biznes i zarabiać pieniądze, a my po prostu wspieramy w każdej dziedzinie, tak? Tak jak mówiłem, od instruktorów, poprzez prowadzenie biznesu, poprzez rachunkowość. Oczywiście nie robimy tego wszystkiego za franczyzobiorcę, tylko po prostu wspieramy i doradzamy. Jest to tak zwane doradztwo. Kwota inwestycyjna dla ewentualnego partnera. Ile to może wynieść? Podstawowe szkoły Lady Studio około 110-120 metrów kwadratowych. Kwota całkowitej inwestycji waga się między 60 a 100 tysięcy złotych. Wiadomo, to wszystko zależy od lokalu, jaki franczyzobiorca i lokalizacji, tak? Czy wymaga lokal większej inwestycji finansowej, jeśli chodzi o remont lokalu, ale tak jak powiedziałem, między 60 a 80 tysięcy złotych to jest taki standard, jeśli chodzi o Lady Studio, jeśli chodzi o Kid Studio. Podobny lokal, troszeczkę większy, 150 metrów kwadratowych. Tutaj jest ta inwestycja troszkę tańsza, ponieważ nie wymaga takich dużych nakładów finansowych na przyrządy, tak jak w Lady Studio głównym przyrządem są rurki pole dance'owe, które są, nie są tanie, w granicach 1000-1500 zł za jedną rurkę, więc to już jest znaczący koszt. Więc tutaj koszt waha się w granicach 50-70 tysięcy złotych, jeśli chodzi o Kid Studio. Zanim zapytam o Waszą misję na przyszłość, taka ciekawość, to tylko kobiety tańczą, czy macie też jakichś mężczyzn zainteresowanych tym typem tańca? Powiem tak, że oczywiście 90,9% to są kobiety, tak? Aczkolwiek na przykład w Łodzi nasz kursant, facet, który przychodził na zajęcia przez dłuższy okres czasu, tak się wkręcił, że postanowiliśmy w niego zainwestować, stworzyliśmy dla niego szkolenie i jest teraz naszym instruktorem. Także mamy w naszej sieci 10 szkół, 3 instruktorów mężczyzn, więc nie tylko dla kobiet, aczkolwiek no wiadomo, że 90% to są kobiety. Sama nazwa też wskazuje, tak, dla kogo to robimy. Aczkolwiek znajdą się panowie, którzy chcą taką formę aktywności fizycznej, bo to nie jest taniec, to są ćwiczenia na rurce, przy drążku, więc taka forma aktywności fizycznej jest też mile widziana dla panów. Wasza misja. Proszę nam powiedzieć teraz. Oczywiście chcemy zbudować jak największą sieć szkół tańca w Polsce. Na dzień dzisiejszy jesteśmy jedną z większych, tak? Nie ma chyba nawet największą szkołą, aczkolwiek naszą misją jest wprowadzenie naszego systemu poza granice Polski. To jest teraz na ten rok 2017
nasza misja. Staramy się pozyskać franczyzbiorców z tak zwanego zachodu lub też wschodu. Tworzymy w tym momencie projekty franczyzowe, które będą właśnie skierowane do osób spoza Polski. Jest nam bardzo miło. Rozmawialiśmy z panem Jarosławem Tomczewskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dla Radia Franchising rozmawiała Roberta Ochynduszka. Dziękuję bardzo.